Oto jak zainstalować uchwyt ścienny ERA300. Najpierw sprawdźmy, co jest w pudełku. Dwa wkręty do ściany. Dwie zaślepki wkrętów. Dwa kołki rozporowe. Jedna podkładka antywibracyjna. Dwa wkręty mocujące głośniki. Jeden klucz imbusowy. I jeden uchwyt ścienny. Oto narzędzia potrzebne do tego zadania. Teraz wyjaśnię, jak zaznaczać i wiercić na różnych rodzajach ścian. Rozpocznij od użycia poziomicy, żeby sprawdzić, czy uchwyt jest równo, potem zaznacz miejsca na śruby jako przygotowanie do wiercenia. Oto jak wiercić w płycie gipsowo-kartonowej. Użyj wiertła do gipskartonu 8 mm z głębokością wiercenia 35 mm, zaznaczoną taśmą. Następnie wywierć otwory, zatrzymując się na oznaczonej głębokości. Po wywierceniu otworów, włóż kołki rozporowe, aby zamocować wkręty do ściany. Przejdźmy teraz do wiercenia w sklejce drewnianej. Użyj wiertła do drewna o średnicy 4 mm i oznacz głębokość wiercenia 45 mm taśmą. Rozpocznij wiercenie otworów, zatrzymując się na zaznaczonej głębokości. Kołki rozporowe nie są potrzebne, ponieważ drewniane belki będą służyć jako wsparcie dla śrub. Na koniec, oto jak wiercić w ścianie betonowej. Do tego użyjemy wiertła do betonu o średnicy 8 mm z głębokością wiercenia 35 mm. Wywierć otwór w ścianie na odpowiednią głębokość. Tak jak przy płycie gipsowej, musimy włożyć kołki rozporowe, żeby podtrzymały śruby ścienne. Teraz przystąpmy do przymocowania głośnika do uchwytu ściennego w pozycji pionowej. Najpierw umieść przewód zasilający na miejscu. Następnie zamocuj uchwyt ścienny za pomocą dołączonych śrub. Następnie zakryj śruby dostarczonymi zaślepkami. Potem umieść podkładkę antywibracyjną na uchwycie ściennym. Teraz podłącz głośnik do kabla zasilającego. Następnie umieść go na uchwycie głośnika. Na koniec przykręć głośnik za pomocą dostarczonej śruby. Możesz również zamontować uchwyt ścienny do góry nogami. Oto jak. Zacznij od przymocowania uchwytu do góry nogami za pomocą dołączonych śrub. Następnie zakryj śruby za pomocą dołączonych zaślepek. Teraz przymocuj głośnik do kabla zasilającego i umieść go do góry nogami na uchwycie ściennym. Następnie przykręć głośnik za pomocą dostarczonej śruby i gotowe.